Siema, jestem Pagila, to jest kolejny odcinek z aktualizacji Krwawa Forsa. Więc w tym odcinku zrobimy sobie kolejne przestępstwo, a tak dokładniej zlecenie Salony. Oczywiście trzy części. Więc zaczynamy z pierwszą. I'll tell you one thing about working for this European bastard. Turning us all against each other? That separates the wheat from the chaff. Real killers from those who just talk about killing. Done us a favor in some ways. So, I got wind of some chaff over in Saint-Denis. Sitting pretty with their beloved Capitale. But you're the real thing, ain't you? You'll survive, and they won't. Simple. Dobra, więc mamy ukraść kapitał w trzech miejscach. Dobra, jedziemy do pierwszego lepszego. W takim razie. Dobra, znokautowany. Czemu nie mogę wyciągnąć sobie? Siekierkę nie mogę wziąć, czemu? Dobra. Drugi położony. I gdzie jest kapitał? Dawaj mi tu. Kurde, nie ten przycisk. Przyciski mi się znowu mylą. No co jest? O, stróż prawa. Koniu. Zabierz mnie ze sobą. Tylko w drugą stronę. Dobra, znacznik gdzieś prowadził w tą stronę. Zastanawiam się, czy mogę po prostu wszystkie te kapitały zebrać. Czy muszę oddawać je pojedynczo? No to gubimy pościg. Dobra, podjedziemy od razu do tego kapitału w takim razie. Czy on jest w środku, czy... Gdzie on jest? Chyba w środku. Kurde, nigdy tutaj nie byłem. Co to jest za broń? Jakaś randomowa. Lancaster. Nie wiem, nie zakładałem go. Może to jest salon? Już nie wiem, nie pamiętam tej lokalizacji, ale gdzie jest kapitał? Tu jest kapitał. W tym momencie możesz mieć tylko jedną torbę. Aha, no to lipa. No i znowu ich trzeba zgubić w takim razie. I z kim oni się tam strzelają, ty? Oni się tam w ogóle, nie wiem, stróże prawa z tymi chłopami od kapitału się strzelają. Ciekawe. No nie, jeszcze mi się na plecach gościu pojawił, to jest... Niemożliwe. Ała. Dobra, od razu sobie zmienię broń. Dam radę zmienić broń? Czemu nie mogę zmienić broni? Co jest z tą grą nie tak? Dobra, więc musimy dostarczyć ten kapitał w końcu. Jeszcze kogoś zaraz potrącę i znowu mnie zaczną ścigać. Dobra, jak przyjadę koło tego szeryfa stróża prawa, to dobra, nic się nie stało na szczęście. Dużo jest właśnie tych czerwonych kropek. Gości od kapitału mnie gonią. Dobra, pierwszy zebrany, jeszcze dwa. Ale za dyma się tu zrobiła. Dobra, tędy się dostaniemy? Chyba tak. Ale chyba to już jest inne miejsce. Dobra, jest kapitał. Jest sam w sumie ten kapitał, więc spoko. Dobra, uciekamy tędy. No co tu, jakaś wystawa, czy co? Kino jakieś? Chodź, koniu. Przejedziesz, czy nie przejedziesz? Nie wiem. Przejechał, dobra, git. Dobra, chyba w to samo miejsce znowu. No i idziemy po trzeci kapitał. No i dobra. I w takim razie dostarczam ostatni kapitał. Tylko koń mi znowu gdzieś tam uciekł. Dobra, udało się. Dobra, więc pierwsza część zakończona, więc jadę zacząć drugą część. Dobra, więc zaczynamy drugą część, zlecenie Salony. Well, well, well. Truth be told,
I don't know who'd be foolish enough to set up shop across from Martelli's boys in Saint-Denis. But there's no shortage of fools. And word is, they're even dumb enough to be on the hunt for Capitale. Now, one of them's got a real corner on the bootlegging business. Supplies the saloons up in Van Horn. They're headed up there to pick up a stash of Capitale. I suggest you tail them. Find out where it is and get there first. And watch your back. Dobra, więc mamy się udać na stację Van Horn, więc jedziemy. Bimbrownik przyjedzie do Van Horn pociągiem i mam go potem śledzić do skrzynki. Dobra, jest pociąg. Podążaj za bimbrownikiem do skrytki z kapitałem. Okej. Dobra, sobie tutaj z lewej strony przejdziemy. No i go śledzimy. Dobra, chyba idą do salonu. Tak jest. Przeszukaj obszar. Dobra, myślę, że tutaj nas nikt nie przyłapie. Dobra, mamy kapitał, okej. No nie, przecież oni mnie nie zauważyli. A i tak jakoś mnie ścigają. Ech, ała. Dobra, chodź tu koniu. Jedziemy stąd. No i pewnie jak chodzi o tą misję, to byłoby na tyle. Znaczy, jak chodzi o tą część, więc trochę nudno. Zobaczymy, jaka będzie trzecia część. Na moście czy pod mostem? Pod mostem, okej. Więc czas rozpocząć trzecią część, ostatnią tego zlecenia. Dobra, więc zaczynamy trzecią część, ostatnią zlecenie salony. Once you're in my business for long enough, you come to distrust appearances. I look in a man's eyes to judge his soul. And the owner of the Bastille Saloon in Saint-Denis, I find him wanting. He trades in Capitale. You must persuade him to surrender his stock to you. Be careful. He is a well-connected man. Now be on your way. Dobra, więc mamy udać się do salonu w Saint-Denis, więc jedziemy. Dobra, więc wchodzimy. Dobra, jak się dostać na górne piętro? Dobra, tu są schody, których nie zauważyłem. Okej. Bonjour, chérie. Are you looking to have some fun? Dobra, nie wiem, czy to było do mnie. Dobra, jesteśmy na górze. Zastrasz, okej. Okay. Wszystko idzie nie tak, jak powinno. No. Dobra, gdzie jest ten kapitał? Na dole, okej. Nie trzeba było tak od razu.
Mamy zgubić pościg teraz. No to co na konia i jazda, nie? No i znowu mój koń świruje pawiana. Ojejku, dobra, jedziemy. Jeśli ta misja skończy się na tym, że mamy teraz zawieść kapitał, to to zlecenie jest chyba najgorsze z tych wszystkich zleceń, które były. Kompletnie się tu nic nie dzieje. Dobra, chyba zgubiłem ich. No i jedziemy na miejsce, dostarczyć kapitał. Co ten GPS? Przez rzekę, przez wodę, jak tu jest kurde miejsce docelowe. Ała. Przynajmniej $70, ale to chyba jest jednorazowe. Katastrofa generalnie, że tak powiem, jak chodzi o to zlecenie. Najgorsze zlecenie z tych wszystkich. No nic, dajcie znać w komentarzu, co wy osądzicie o tym zleceniu. Wbijajcie na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.